Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na przegląd aktualnych promocji w Hebe. Obecne promocje trwają od 5 do 18 października włącznie, więc kolejna gazetka powinna wejść 19 października. Jeżeli będziecie słyszeć mruczenie, to dlatego, że na kolanach siedzi mój kot. Dziś skupimy się na promocjach, które są klasycznie podczas trwania gazetki. Ale też muszę Wam powiedzieć, że od 12 do 18 października będą dni MyHebe, gdzie będziecie mogli kupić dwa produkty, jeden po normalnej cenie, a drugi o 80% tańszy. Także myślę, że to też będzie się opłacało. Coś podobnego jak było ostatnio, tylko nie ma tutaj 1 plus 1, tylko jest 1 plus minus 80% na drugi produkt. I tutaj będzie na przykład wchodziło Bell Hypoallergenic, będzie też Eveline. Oprócz tego będzie opcja właśnie, że kupujecie jeden produkt, a drugi będzie o 60% tańszy, na przykład Maybelline, Revlon, Max Factor czy Pierre René. I będzie też jeszcze opcja jeden produkt, a drugi minus 50% taniej, na przykład L'Oreal, Clarisse, Pastel, Recibo, Ecocere. Także to z tych takich ciekawszych rzeczy, ale tutaj zawsze sprawdzajcie, czy to będzie wychodziło korzystnie. Dla porównania cen możecie sobie sprawdzić też przegląd aktualnych promocji w Rossmanie. Zostawiam Wam oczywiście miniaturę i link w opisie. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, bo większość Was ogląda, a nie subskrybuje. A już tak niewiele brakuje nam do 6000 mupików i oczywiście pamiętajcie o serduszku w komentarzu, bo to dla mnie najważniejsze i tam zawsze na Was czekam. Nie przedłużam, oglądamy! Tak jak zawsze skupiam się na markach, które są dostępne głównie w Hebe, to znaczy na przykład nie ma ich w Rossmanie, dlatego że na przykład Eveline wychodzi moim zdaniem, z tego co porównywałam, lepiej właśnie na promocjach w Rossmanie. Więc staram się wybierać te marki, które są charakterystyczne dla Hebe. I tu mamy na przykład Gosh, tutaj jest ciekawy podkład kryjący do twarzy, ale cena nie jest taka najniższa. Produkty od Gosh mnie ciekawią, chyba nie miałam jeszcze niczego. Mamy też podkład od AA i tego akurat podkładu chyba nie widziałam w Rossmanie, więc stwierdziłam, że Wam pokażę, bo cena jest dobra i to jest wygładzający podkład do twarzy. Jeżeli ktoś z Was miał, to koniecznie dzielcie się opiniami. Jeżeli lubicie mineralne podkłady, to też mamy taki podkład w promocji od Paese. Mamy również wygładzający podkład od Inglot, chyba też go nigdy jeszcze nie widziałam, więc jestem zaciekawiona. Mamy też nowość od Bourjois i pomimo tego, że Bourjois w Rossmanie jest, to Wam go pokazuję, dlatego że nie widziałam jeszcze właśnie w zapowiedziach w Rossmanie tego produktu. Jest to nawilżający, rozświetlający podkład serum, więc coś nowego właśnie z kategorii z serii Healthy Mix. Mamy też krem BB Misha, to jest całkiem przyjemny krem BB z SPF 42. Na początku jakoś nie do końca się polubiliśmy, potem się bardziej polubiliśmy, więc myślę, że teraz mogę już go polecić. Wiele osób też go bardzo lubi. Mamy też na przykład krem BB od Cliff, coś takiego, też dobre opinie widziałam o nim. Mamy też kremy BB od Skin79, jeżeli właśnie lubicie kremy BB, to myślę, że tutaj też całkiem fajny produkt. Gosh też ma swój krem BB i on ma dodatek SPF 15. Dajcie znać, czy używacie kremy BB. Ja raczej sięgam jednak po podkłady, ale na przykład ostatnio krem CC od Belle bardzo mi się spodobał, który był w poprzedniej kolekcji od Belle, więc myślę, że mogę coś potestować innego, właśnie nie tylko takie typowe podkłady. Od Holika też mamy rozświetlający krem BB i on jest SPF-em 45 i też mamy od Orientalny krem BB. To też mnie bardzo ciekawi. Widzę, że całkiem niezłe te opinie nie ma. I mamy jeszcze krem CC od Yoko. Yoko to też taka marka, o której nic tak naprawdę nie słyszę, więc jestem ciekawa, bo tutaj są na przykład dwie opinie na 5 gwiazdek, więc musiał się ten produkt tym osobom spodobać. I na koniec Vipera krem BB. Vipery też dawno nie widziałam, także to jest ciekawy produkt, myślę. Szczególnie, że kosztuje niecałe 12,50. Zwróciłam też uwagę na kilka baz. Mamy tutaj na przykład bazę adaptującą się do koloru skóry od Gosha, więc to jest bardzo ciekawy produkt, tak mi się wydaje. Mamy też taką bazę serum od Ingrid i primer do twarzy od Yoko. Więc Yoko też ma tutaj całkiem sporo tych produktów. Myślę, że muszę kiedyś dodać tę markę do wielkiego testu marki. Przejdźmy sobie do korektorów. Ja nadal poluję na jakąś promocję na korektory od Hean. Nie tylko właśnie w takich promocjach kup jeden, a drugi będziesz mieć taniej. Więc nadal czekam, zobaczymy, może się doczekam. Ale mamy na przykład tutaj w promocji korektor od Yoko i z taką gąbeczką na końcu, więc no dobra też cena. Ciekawa jestem, jak on wygląda. Od Gosha mamy mocno kryjący korektor, więc no jeżeli tutaj rzeczywiście będzie fajnie krył, to można się skusić. I to są tak naprawdę tylko te dwa korektory, które mnie zaciekawiły, bo reszta to są produkty, które są na przykład w Rossmanie i są tam tańsze, dlatego też Wam tego nie pokazuję. Jeśli chodzi o pudry, to mamy tutaj bardzo duży wybór w pudrach od Paese. Mamy na przykład matujący puder ryżowy w dobrej cenie. Mamy też Paese Puff Cloud, który jest
bardzo dobrze wszystkim znany. Tutaj akurat wersja właśnie typowo pod oczy, czyli ta pierwsza. Mamy też sypki puder jęczmienny. Jęczmienny puder jest naprawdę bardzo fajny. Mamy też Paese Glowing Powder, czyli tą mgłę pudrową, która chyba wróciła w tamtym roku, czy na początku tego roku do sprzedaży. Jest to właśnie taki rozświetlający puder w kompakcie. Mamy też puder bambusowy, więc też powinien dobrze matowić. Od Gosz też mamy na przykład taki puder, tutaj odcień dosyć ciemny zeskrinowałam, ale są różne. I mamy też puder sypki od Yoko, także Yoko ma dużo tych produktów. A jeszcze jeden zgubiłam, puder od Gosza, który jest właśnie transparentny, więc powinien pasować każdemu, jeżeli chodzi o odcień. Przechodzimy do produktów do konturowania i mamy tu na przykład bronzer w kremie od Gosz. I to jest produkt taki wiralowy, bo słyszałam o nim bardzo dużo, dużo dobrych opinii, więc jestem ciekawa. Jest też bronzer od Paese i tutaj mamy ciekawe rozwiązanie, bo w jednym opakowaniu są aż dwa odcienie, także można sobie gdzieś tam czasami dać jaśniejszy odcień, czasami ciemniejszy, można też wzmacniać efekty, więc myślę, że to jest całkiem przyjemne rozwiązanie. Paese wypuściło też mineralny bronzer i on jest sypki. Mam też z tej serii róż i on jest fajny, więc myślę, że bronzer też będzie ok. Z bronzerów mamy ciekawą markę Color Care. I to też ciekawie wygląda, tam jest wiele odcieni, tu akurat wybrałam taki dosyć chłodny, ale też wydaje się jednocześnie ciemny, więc nie wiem, trzeba by było zobaczyć na żywo. Są też róże i mamy tutaj taką markę Profusion, nie miałam nic z niej nigdy. Trochę wygląda opakowanie jak opakowania róży od Makeup Revolution. Więc tutaj jest taki produkt za 24 zł i on jest kremowy. Z kremowych róży też mamy róż od Gosz, no bo jak jest bronzer, to i róż. Jeżeli ktoś z Was miał, to dajcie znać, jak Wam się spróbował ten produkt. Mamy też taki klasyczny w pudrze róż od Gosz. Ładny mamy odcień i właśnie od tej marki Color Care też jest perłowy róż wegański, więc podejrzewam, że będzie on rozświetlający po prostu z jakimś tam błyskiem. Także no, jestem ciekawa tej marki, szczególnie, że ceny nie są super niskie. Od Gosza mamy też rozświetlacz w kremie i tutaj Eveline. Pokazałam Wam też rozświetlacz od Eveline, dlatego że nie widziałam go w Rossmanie. A kosztuje 19 zł, więc nie jest źle. Także wyszedł z tej serii takiej Wonder Match właśnie też rozświetlacz. Także jestem ciekawa, bo róże bardzo z tej serii lubię. Mamy też promocję rozświetlacz od Hean i stylizację. Też widziałam, że mają wychodzić jakieś ich nowe produkty właśnie we współpracy, więc jestem bardzo ciekawa. I mamy też rozświetlacz od Yoko. Na to wychodzi, że on będzie sypki. Przynajmniej tak patrząc po nazwie, więc jestem ciekawa. I na koniec rozświetlacze od Color Care. Tam jest też kilka właśnie odcieni. Mamy też kilka produktów, jeżeli chodzi o cienie i mamy na przykład taką dużą paletę od Makeup Revolution i MAV Fashion za 3 dyszki, więc myślę, że dobra cena. Chyba też ma swoje kosmetyki, tutaj taka bardzo podstawowa paleta, jest też inna wersja kolorystyczna. Pierre René, ta paleta w ogóle ładnie wygląda, właśnie z takich klasycznych. Chyba też opakowanie jest ładne, tak wydaje mi się, że takie a la ekoskóra, coś takiego, takie tłoczenie ma tutaj u góry, przynajmniej tak to wygląda. Może to jest tylko, wiecie, na kartonie nadrukowane, na niekoniecznie taka jest faktura, ale jeżeli ktoś z Was ma tę paletę, to dajcie znać, bo ładnie to wygląda. Color Care też ma dużo różnych palet, tu akurat wybrałam taką kolorową i właśnie dużo kolorowych palet mają, więc to jest bardzo ciekawe, ale cena też jest ciekawa. Więc zastanawia mnie, jak ta jakość wypada, bo może jest rzeczywiście dobra. Czas na tusze do rzęs i mamy tu na przykład Paese Cheeky, bardzo przyjemna maskara. Też ciekawa maskara jest od Gosz, jest to liftingujący tusz do rzęs, zobaczcie, że mamy dwie końcówki, więc no ciekawie. Od Hean mamy w końcu jakiś produkt i jest to tusz do rzęs Maximizer, tego akurat nie znam. Ja mam taki czerwony tusz, jak on się nazywał, nie pamiętam, Virtuoso, o tak się nazywa. I fajnie mi się sprawdzał. Mamy Yoko, wydłużający tusz do rzęs, też w całkiem dobrej cenie. Marka Palladio? Coś takiego, jest to marka mi nieznana, też mamy tusz do rzęs, ładne opakowanie. Art Deco, i to mnie zaciekawiło, to jest tusz do rzęs i eyeliner. Ja nie wiem, jak to ma działać. Sądząc po opiniach, nie jest to zbyt dobry produkt. Jeżeli ktoś z Was go miał, albo chociaż widział, to dajcie znać, bo naprawdę jest to bardzo ciekawe. Zobaczcie, że tutaj na końcu szczoteczki mamy pędzelek, który ma być właśnie linerem, no to wychodzi. Bardzo to ciekawe. Od Gosz mamy tusz do rzęs, też w całkiem niezłej cenie, bo poniżej 20 zł. Od Yoko mamy też podkręcający tusz, ta szczoteczka jest dosyć ciekawie wygięta. Tutaj też jest jakaś taka marka, której nie znam.
Nie wiem, jak się ją czyta. Jeżeli wiecie, to napiszcie mi koniecznie. Więc tak ona wygląda. Stwierdziłam, że to ciekawa marka, więc Wam pokażę. Mamy też w promocji sztuczne rzęsy od Eylure. Tutaj te całkiem ładnie wyglądają, ale będą raczej intensywne, ale jest bardzo dużo modeli, więc możecie sobie spojrzeć. Jeżeli sztuczne rzęsy, to mamy też do nich klej właśnie z tej samej marki. Jeśli chodzi o makijaż brwi, to tutaj się zawiodłam, aż się zastanawiam, czy te właśnie produkty są tylko przecenione, czy po prostu w aplikacji jest ich o wiele mniej. Ale mamy tu na przykład Yoko Pure Serum do brwi, więc coś może niekoniecznie, jeżeli chodzi o makijaż, ale jest to pielęgnacja brwi. Natomiast jeżeli chodzi o makijaż, to mamy na przykład Delia stylizująco pielęgnujące mydełko do brwi i ono jest z kolorem. Mamy też mydełko od Lamel, którego test tutaj na kanale był. Powiem Wam, że u mnie tak średnio. Trochę miałam z nim problem, więc zapraszam Was tam, zobaczcie sobie sami. I na koniec mamy też żel do brwi z kolorem z takiej marki Nanobrow. Nie mam pojęcia, pierwszy raz widzę, ale ta szczoteczka jest taka ewidentnie precyzyjna. I też marka, której nie widziałam nigdy, Idun Minerals, coś takiego, żel do brwi z kolorem. Dajcie znać, jeżeli mieliście którykolwiek z tych kosmetyków. Czas teraz na produkty do makijażu ust i mamy na przykład pomadki takie klasyczne od Gauche. Ten odcień bardzo mi się spodobał. Mamy też balsam do ust od Yoko, który jest z kolorem, więc to też może być fajna opcja. Od Hean są również błyszczyki do ust i z tego co widzę, one mają tutaj napis Hot Pepper, więc prawdopodobnie są powiększające usta, więc delikatnie pewnie będą gdzieś tam mrowić. Jeśli chodzi o akcesoria do makijażu, to myślę, że warto zwrócić uwagę właśnie na markę Color Care. Tam jest bardzo dużo różnych pędzli. W dobrej cenie mamy też gąbkę do makijażu od marki Hebe, marka własna Hebe. I właśnie z tej samej marki mamy też kosmetyczkę. Wydaje mi się, że jest całkiem przyjemna. Od Color Care mamy też gąbeczkę, która ma być ekstra miękka, więc jestem ciekawa. I to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o takie akcesoria, które wydają mi się ciekawe. I to jest już ten czas, kiedy przejdziemy sobie do kalendarzy adwentowych. Pomimo tego, że one nie są w promocji w większości, to stwierdziłam, że dodam już te kategorie i będę Wam pokazywać, co tam z kalendarzy się pojawia. I w Hebe zaczęły się te kalendarze pojawiać, więc mówię, pokażę Wam, co tam ciekawego już jest. A jeżeli chodzi o kalendarze adwentowe, to na kanale też taka seria jest. Pojawiają się te odcinki w niedzielę o 8 rano. No, chyba, że coś jest takiego ciekawego, jeżeli chodzi o kalendarz, to dodatkowo jeszcze właśnie dodaję odcinek, na przykład jak teraz był w niedzielę i w poniedziałek odcinek właśnie z kalendarzy. No i teraz w październiku będą też testy tych kosmetyków z kalendarzy, no bo kalendarz może być fajny, tak się wydaje, a potem kosmetyk może być słaby, więc to też będziemy sprawdzać. Jeden odcinek z takiego testu kalendarzy już się na kanale pojawił, jeszcze we wrześniu, więc też Was tam zapraszam, wszystkie miniatury Wam tutaj wstawiam, no i będziecie mieć linki w opisie, a jeżeli nie będziecie chcieli przez link wchodzić, to na kanale po miniaturze bardzo łatwo to znajdziecie. I jeżeli chodzi właśnie o te kalendarze, które się już pojawiły, to mamy tutaj kalendarz od Hair of the Day, czyli to jest podmarka OnlyBio, także mamy tutaj już produkty właśnie do włosów. Mamy też kalendarz od W7, jest to kalendarz 12-dniowy i wydaje mi się, że to już jest ten nowy, ten tegoroczny. Od Nivea mamy kalendarz w całkiem dobrej cenie, ale wydaje mi się, że oni jeszcze wyprzedają ten z poprzedniego roku. Chociaż nie wiem, czy to nie jest trochę jak na Zalando, że dają stare zdjęcie z poprzedniego roku, a przychodzi już nowy produkt, dlatego że ten kalendarz od Nivea był niedostępny i dopiero ostatnio powrócił właśnie do sprzedaży tutaj w Hebe, więc ciekawe, trzeba by było może zapytać właśnie na czacie konsultanta, czy to jest ten stary, czy to jest ten nowy kalendarz, bo po zawartości nie jestem w stanie stwierdzić teraz, bo po prostu nie pamiętam, co było w tamtym roku w tym kalendarzu, a co jest w tym roku. Mamy w promocji taki bardzo tani właśnie kalendarz Cheat Chat, ale jak sobie przesuniecie tam zdjęcie, to pokazuje się zawartość i ta zawartość nie jest jakaś zbyt zachęcająca, więc może uważajcie na ten kalendarz. Mamy też kalendarz od Yankee Candle, ten mniejszy, bardzo ładna grafika, podoba mi się niesamowicie. Mamy też kalendarz adwentowy od Neonail, 24 okienka. Podejrzewam, że będą tam lakiery hybrydowe i wszelkie takie akcesoria. Od Neonail jest też wersja 12-dniowa, też tańsza, więc myślę, że też na to można spojrzeć, jeżeli lubicie tę markę i robicie sobie paznokcie na przykład w domu. Pojawił się też kalendarz od Belle. I zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Ale spojrzałam na obrazek, na zawartość. I jakoś ta cena do tej zawartości, nie wiem, czy dobrze współgra. Ja Belle bardzo lubię, ale tutaj coś mi nie gra. Musiałabym to otworzyć i zobaczyć na żywo, bo czasami na obrazku, wiecie, to nie do końca wygląda tak pozytywnie jak na żywo. Więc jestem ciekawa. Myślę, że może się skuszę, jak będzie na jakiejś promocji i otworzę i przetestujemy. Na razie... Oprócz tego, że wygląda przepięknie, to jakoś tak mnie nie skusił ostatecznie. I na koniec mamy też kalendarz adwentowy od Semilac, czyli znowu coś do paznokci.
Teraz standardowo czas na drugą część, czyli pielęgnację i zaczynamy od oczyszczania twarzy. Mamy tutaj na przykład piankę do mycia twarzy w dobrej cenie. Też mamy oczyszczającą piankę od Apis. W ogóle ma tutaj ciekawy aplikator, przynajmniej tak z daleka wygląda. Od Yumi mamy głęboko myjącą piankę do twarzy. Mamy też Feel Free piankę oczyszczającą. Od Only Bio też coś jest. W dobrej cenie, po 15 zł. Tę piankę znowu bardzo lubię i polecam. Jedno opakowanie zużyłam, drugie sobie czeka w zapasach. Jest to pianka myjąca do twarzy od Nature Queen. Bardzo ładnie też pachnie. Od Basic Lab są różne pianki do mycia twarzy. Tu akurat jest do skóry ultra wrażliwej. Oprócz tego jest też witaminowa pianka do mycia twarzy od Bielendy. Ja uwielbiam pielęgnację w Hebe. Ona jest tak szeroka i tak ciekawa, że o tym mógłby być osobny film. Z Holika Holika też jest pianka oczyszczająca, w tym ich klasycznym opakowaniu z liściem aloesu, więc ładnie to wygląda. Ale mamy też żele do mycia twarzy, na przykład od Nakomi. Też żel mamy od Solbergs. Dosyć spory też, bo 200 ml. Mamy też na przykład żel do mycia twarzy od Hagi, to też mnie bardzo ciekawi. Od Basic Lab jest oczyszczająca emulsja do skóry wrażliwej. Też ta seria orientana Hello Dactyl ma dobre opinie, więc mamy z tej serii też żel do mycia twarzy. I mamy też aloesowe, też żel. Jest to marka od Sylveco, więc bardzo też dobra jakość. A jeżeli chodzi o oczyszczanie, to mamy też na przykład masełko do demakijażu. I też masełko do demakijażu od Pure by Kloshi, także to są takie ciekawe produkty. Jeśli chodzi o złuszczanie twarzy, to ja uwielbiam peelingi kwasowe. I takie tutaj peelingi w Hebe znajdziemy, jest ich mnóstwo. I mamy tu na przykład od Bielendy peeling kwasowy do twarzy, z Mizona cytrynowy peeling do twarzy. Mamy od Basic Lab stymulujący peeling kwasowy. No tutaj akurat Basic Lab jest droższy, ale jest to świetna marka. W ogóle marka Hebe też jest peeling 2-w-1 do twarzy, więc tutaj myślę, że on akurat będzie jakiś z drobinami. Ale nie wiedziałam, że Hebe ma w ogóle też pielęgnację, więc to jest ciekawe. Z Orientany Hello Dactyl też jest właśnie peeling kwasowy. To też mnie bardzo ciekawi. Także myślę, że można tutaj coś wybrać ciekawego dla swojej skóry. Jeszcze wracając do oczyszczania, mamy tutaj płyny do demakijażu i olejki. Zależy co lubicie. To mamy na przykład od Only Bio olejek do demakijażu i zobaczcie, że on jest jakimiś płatkami. Nie wiem, czy to jest róża, czy jakiś inny kwiat, ale bardzo ładnie to wygląda. Mamy też z marki Mia olejek do demakijażu. Od Solvers też 150 ml, więc sporo. I w ogóle są też, widzicie, różne wersje. Bo jest na przykład do skóry wrażliwej, ale też na przykład do skóry atopowej. Także tutaj jest duży naprawdę wybór. Mamy też płyn micelarny z tej marki w dobrej cenie. Od Bibio mamy też 400 ml płynu. Biolaven, oczyszczający, łagodzący płyn. Z tej serii miałam żel do mycia twarzy, on pięknie pachniał, więc podejrzewam, że płyn micelarny będzie pachniał podobnie. Feel Free też ma płyn micelarny, tylko że z aloesem. Od Basic Lab też mamy płyn micelarny i to jest 500 ml. Mam ten produkt, jeszcze nie używałam i on jest naprawdę ogromny. Też marka Beauty in the City, 400 ml za 10 zł, to jest naprawdę dobra cena. Ciekawe, jak on oczyszcza, ale widzę, że całkiem niezłe te opinie są, więc można, myślę, że spróbować. Jeśli chodzi o toniki, to na pewno warto zwrócić uwagę na Vianek, na markę Vianek. Jest to polska marka. Tonik mgiełka z ekstraktem z ziela owsa. Mamy też na przykład markę Your Natural Side. Tutaj jest woda kwiatowa z rozmarynu do twarzy, ciała i włosów, więc produkt taki wielozadaniowy. Dermedic. Tej marki też za bardzo nie znam. Jest to oczyszczająco regulujący tonik. Właśnie z Solvers też mamy tonik do twarzy. Od Basic Lab mamy primery tonizujące i to jest nowość, jeżeli chodzi o tę markę. Ja sobie teraz to testuję, jest to bardzo ciekawy produkt, bo jest to właśnie takie połączenie trochę serum z tonikiem. Ciekawa sprawa. Do różnych cer właśnie stworzyli te produkty, więc myślę, że to no, bardzo ciekawy produkt, na który warto zwrócić uwagę. Teraz czas na sera do twarzy i tu od Nakomi. Wiele ser różnych jest poprzeceniane. Tu akurat z kwasem hialuronowym. Od Mixy mamy też serum do cery wrażliwej. Drugie opakowanie teraz mam. Właśnie miałam też okazję zrobić dla nich reklamę, więc bardzo się cieszę. Produkt bardzo lubię. Mamy też serum normalizujące do twarzy od Apis. Mamy też sera od Basic Lab. Tutaj akurat mnie ciekawiło aktywne serum w postaci emulsji do twarzy. Z marki Solvers jest też serum odmładzające, ale też na przykład Ionic. Nie mam pojęcia, jak się to czyta. Unique? Serum kojący dla cery problematycznej, więc to też może być ciekawe. I Feel Free mamy też na przykład serum odnawiające, więc podejrzewam, że będzie fajnie regenerowało. Produkty teraz pod oczy i tutaj te kolagenowe maseczki pod oczy uwielbiam, polecam.
One są na 15 razy aż, bo jest 30 sztuk, 6,59, świetna cena. Bergamo, jakiś krem pod oczy, to też jest ciekawy produkt, zaciekawiło mnie to bardzo. Mamy od Solbers krem pod oczy, mamy też krem mousse od Only Bio, to też jest jakaś właśnie taka seria Only Bio, której w Rossmanie nie widuję. Też marka, której nie znam, Mary and May, ale coś mi się obiło o uszy, jeżeli chodzi o nią. I to jest krem pod oczy o działaniu rozjaśniającym, więc może być naprawdę ciekawy. Z Neutrogeny mamy krem pod oczy przeciw oznakom zmęczenia. Seria Hydro Boost, więc pewnie będzie fajnie też nawilżał. I to są wszystkie te kremy pod oczy, które Wam wybrałam. Przejdźmy jeszcze do kremów do twarzy i tu mamy na przykład Mixa Hyalurogel, mamy też Basic Lab, on ma bardzo dobre opinie, zobaczcie, aż 147 opinii, więc to jest produkt popularny. Mamy też Veleda i to też produkt, o którym dużo się mówi i podobno jest świetny. Też wypisaliście już parę razy, że używacie i że polecacie. Od Holika mamy krem przeciwzmarszczkowy do twarzy, jest to seria Black Snail, więc pewnie z filtratem ze śluzu ślimaka, więc myślę, że to będzie dobry produkt. Od Nakomi mamy też krem z masłem She. Tu akurat niby 50+, na noc, ale wiecie, na te oznaczenia wiekowe nie zawsze ja patrzę. Od Biolik mamy krem rozjaśniający przebarwienia. Ciekawa jestem, jakie tutaj są składniki aktywne. Muszę tutaj spojrzeć. Od Wianka mamy nawilżający krem do twarzy, więc to też taka marka, na którą można zwrócić uwagę. Od Sylweko mamy też krem z betuliną do twarzy. Tej serii nie znam od Sylweko, ale jeszcze znalazłam Wam kremy z SPF-em. W dobrych cenach są teraz, więc można sobie spojrzeć. Mamy na przykład Skin 79 i ja ten produkt lubiłam, parę razy używałam. Parę razy. Zużyłam chyba dwa opakowania. Potem jakiś był problem z dostępnością przez pewien czas. Holika też bardzo lubię ten produkt. Mamy też właśnie o ten Skin 79 Waterproof i ten też bardzo lubiłam. Ale właśnie też potem było ciężko go znaleźć. Ale dobra cena, 39 zł. Od Yumi też jest krem SPF. Więc ciekawie, Yumi się bardzo mocno rozwinęło. Tutaj mamy też Desaem i on jest podobno świetny. To też jest produkt, który mam na swojej liście i będę chciała kupić, bo z Desaem miałam już styczność i sprawdziło mi się bardzo fajnie. Mamy też od Benton, SPF 50+, Benton, Skin 79. To są marki, które lubię, więc tutaj też muszę spróbować. Ale też mamy od Pharmaceris na przykład krem nawilżający kojący, tylko tutaj już jest SPF 30, więc troszeczkę mniejsza ta ochrona. Na koniec mamy jeszcze tutaj kilka maseczek ciekawych i jest na przykład Nakomi Aqua Hydra Skin. I zobaczcie, jest to 341 opinii, 4,5 gwiazdki, więc to jest produkt, który cieszy się dużą popularnością. Ja kilka lat temu kupiłam sobie ten produkt, ale na ten moment nie pamiętam, jak on działał. Mamy też Apis, intensywnie nawilżającą maskę algową, więc to też będzie na kilka użyć pewnie. Od Skin 79 są też maski do twarzy i jeżeli chcecie spróbować, to ja polecam właśnie na przykład na promocji tutaj w Hebe kupić sobie jedną, sprawdzić, czy Wam się sprawdza. No i następnie polecam kupować na stronie Skin 79, dlatego że tam są fajne promocje, często można za 2 zł, za 2 zł z groszami, na zdrowie Dorian. Często można dorwać te produkty za 2-3 zł i często jest na przykład dostawa za darmo do punktów DPD. Także można naprawdę w dobrej cenie kupić zapas masek. Od Pure Derm też mamy maseczki, one też są bardzo fajne. I mamy też maseczki od Mary and May i tu jest 30 sztuk w takim opakowaniu plastikowym. Jest to ciekawe, jeżeli ktoś z Was miał, to dajcie znać, jak to się stosuje. Mamy też od Uzdrowisko nektarową maskę z kwasami do twarzy, czyli to będzie pewnie taka maseczka do zmywania. I na koniec marka Revuelle? Coś takiego, jestem bardzo ciekawa. Jest to żelowa maska do twarzy, jest kilka różnych wersji, więc jeżeli ktoś z Was miał, to dajcie znać, bo cena jest bardzo niska, niecałe 10 zł. To już wszystko, jeżeli chodzi o promocję Hebe. Dajcie znać, jeżeli znacie te kosmetyki, czy warto, czy nie warto. Sama jestem ciekawa, bo wielu kosmetyków z Hebe nie znam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!